Na co odpowiedzialny obywatel powinien zwrócić uwagę, udając się na drugą turę wyborów prezydenckich? No ja już należę do pokolenia średniego albo trochę więcej niż średniego, ale pamiętam ten entuzjazm czasów Solidarności, kiedy ludziom się chciało zmian. I myślę, że w tych wyborach widać wyraźnie, że społeczeństwo chce zmiany. Nie ukrywam, że ja głosowałem na Pawła Kukiza, którego znam osobiście, również z jego zaangażowania społecznego na rzecz niepełnosprawnych. Paweł też ma swoje lata już, ale on wyzwala u ludzi zmianę. I gdybym dzisiaj miał wybierać już w drugiej turze, to zawsze zagłosuję na człowieka, nie patrząc na etykietkę partyjną, tylko na to, czy to jest człowiek młody, czy chce zmiany, czy ma tą siłę wewnętrzną, bo on może jako prezydent zainicjować wiele rzeczy. Dla mnie ten wybór jest jednoznaczny, z tym, że jeszcze raz chcę podkreślić, to nie etykietka partyjna, ale postawa danego kandydata, który już swoim życiem pokazuje, że on się nie boi wyzwań. Natomiast jak ktoś się wycofuje i popełnia gafę za gafą, no to już trzeba mu podziękować.